Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliwa. W każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30. Zaprasza Dariusz Ziarko. Sponsorem audycji jest ProCam Polska. Dzień dobry, z tej strony Dariusz Ziarko. Witam drogich słuchaczy w audycji 5 minut dla sadownika i rolnika, gdzie każdą audycję zaczynamy z pozytywną energią i interesującym tematem, jakim jest zabiegi pozbiorcze w uprawie porzeczki i wiśni. Dzisiaj w radiu odwiedził mnie doradca agrotechniczny firmy ProCam, Jarosław Tuścik. Dzień dobry Państwu, witaj Darku. Wiem, Jarku, że masz w swoim gospodarstwie porzeczki. Jakie zabiegi pozbiorcze powinniśmy wykonać w tej uprawie? Zgadza się, Darku. Jeżeli chodzi o zabiegi pozbiorcze, musimy skupić się tutaj przede wszystkim na dobrej ochronie przeciwko chorobom grzybowym, takim jak m.in. amerykański mączniak agrestu, opadzina liści porzeczki czy antraknoza. Musimy też zabezpieczyć nasze plantacje przed szkodliwym działaniem szkodników. Tutaj możemy zastosować preparaty z grupy strobiluryn, takie jak na przykład preparat Zato, czy preparat Discus w dawce 0,2 kg na hektar. Jeżeli chodzi o szkodniki, mamy zarejestrowane preparaty na bazie silikonu, np. Siltac lub Kapak. Stosujemy je w dawce 1,5 litra na 1000 litrów wody. I tutaj musimy nadmienić, że preparaty oparte na bazie silikonu stosujemy zawsze na dzień, na słońce, tak aby mogły bardzo szybko wyschnąć i unieruchomić szkodniki. Z moich obserwacji zauważyłem w tym sezonie dużą presję przędziorka i biorąc pod uwagę ciepłe i suche lato, należy przyjrzeć się, czy nie mamy tego szkodnika na swojej plantacji i w razie potrzeby wykonać przeciwko niemu zabieg. Co możesz nam powiedzieć więcej o nawożeniu doglebowym i dolistym w uprawie porzeczki? Tak jak już wspomniałem wcześniej, po zbiorze owoców musimy skupić się na dobrym odżywieniu roślin, ponieważ teraz krzewy budują potencjał planowania na przyszły rok. Jeżeli chodzi o nawożenie dolistne, możemy zaproponować Państwu takie produkty jak Prohorti NPK lub Prohorti ZN plus B. Nadmienię tutaj, że cynk odpowiada za podniesienie zimotrwałości roślin. Jeżeli chodzi o nawożenie posypowe, tutaj należy wspomnieć, że warto byłoby wykonać analizy gleby, dzięki którym będziemy mogli określić aktualne potrzeby pokarmowe roślin. Doradcy naszej firmy zawsze mają na swoim wyposażeniu laskę Egnera do pobierania prób i elektroniczny pH-metr do określenia pH gleby. W przypadku niskiego pH, jesień będzie optymalnym okresem na jego podniesienie. Firma ProCam posiada w swoim portfolio wapna firmy Calhumus. Jest to kreda jeziorna z młodych pokładów o symbolu 07A z dodatkową zawartością kwasów humusowych lub wapno Atrigran. Jedno i drugie wapno jest wapnem węglanowym. W takim razie jakie zabiegi agrotechniczne powinny być wykonane pozbiorczo w uprawie wiśni? W przypadku wiśni, jeżeli chodzi o ochronę, skupiamy się tutaj przede wszystkim na ochronie przeciwko drobnej plamistości liści drzew pestkowych. Zalecanymi preparatami na tę chorobę będą środki zawierające substancję czynną dodynę, np. produkt Dodifan w dawce 1,7 litra na hektar lub preparaty oparte posiadające w swoim składzie np. tebukonazol, takie jak Luna Experience w dawce 0,6 litra. W przypadku stwierdzenia na naszej plantacji mszyc warto wykonać zabieg przeciwko tym szkodnikom preparatami zawierającymi substancję czynną acetamipryt. Jeżeli chodzi o nawożenie, sytuacja tutaj wygląda bardzo podobnie jak w przypadku porzeczki. Warto tutaj jednak wspomnieć o kompleksowym pakiecie technologii Avalon, gdzie w tym przypadku zastosujemy pakiet Avalon po zbiorach owoców. W radiu pojawił się doradca agrotechniczny firmy ProCam, Jarosław Tuścik. Dziękuję Państwu, do widzenia. Dziękuję, że wysłuchaliście dzisiejszą audycję. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Żegna się z Państwem Dariusz Ziarko. Sponsorem audycji jest ProCam Polska. Audycja 5 minut dla sadownika i rolnika w Radiu Leliwa. W każdy wtorek o 12.30 oraz w sobotę o 7.30.